No, cześć Wam, witam Was wszystkich. Tak jak chciał Mateusz, nagrywam krótki film dotyczący multiterminala. To co tutaj widzimy, widzicie, to jest multiterminal pobrany od brokera RoboForex. I jak widać, przypomina on bardzo nam platformę T4, natomiast jest to dodatkowe narzędzie. Ono nie zastępuje platformy T4. Jeżeli go instalujecie, to on się instaluje obok platformy. Także nie wchodzi w nią w żaden sposób, e, nie koliduje z tą platformą. E, co tutaj jest istotne dla nas, e, to jest to, że możemy sobie dodawać e, nasze konta. Jeżeli mamy wiele kont u naszego brokera, możemy wszystkie dodać do jednego terminala. Natomiast warunek jest taki, że e, muszą być te wszystkie konta na jednym i tym samym serwerze. Serwer sobie możemy ustawić w toolsach, damy op, opcję i tu jak mamy serwer, to jak widzimy tutaj możemy sobie wybierać różne serwery z tym, że te konta muszą być na jednym serwerze, jeżeli na przykład ja się przełączę na inny serwer, na przykład na ósemkę tutaj, dam OK te konta mi znikną to znaczy one są uśpione, tutaj się pojawią na przykład wszystkie konta, jeżeli mamy na serwerze na ósmym serwerze to one znajdą się właśnie tutaj jeżeli chcę wrócić do, do mojego serwera, bo po prostu muszę cofnąć się i wrócić do serwera, i wtedy tutaj mam te wszystkie konta, tak? I Można sobie elegancko, fajnie, właśnie dodawać tutaj, dodaj nowe konto. Jeżeli mamy kolejne konto, możemy sobie dodać, one nam się tu pokażą. Następnie ja się połączę z tymi kontami. Jak widzimy, jesteśmy tutaj, jestem połączony ze wszystkimi kontami. Pokazuje mi, jakby. Y, Balans za wszystkie te konta i to jest właśnie taki jakby benefit, y, który jest z tego. Możemy sobie zmienić tutaj y, walutę. Mamy do wyboru, zaraz zobaczymy, euro i USD. Jak akurat mam w euro, to co zmienię w euro, to nam od razu tu przeliczę na euro. Jeżeli chcemy sprawdzić w USD, możemy sobie zmienić. Widzicie, i nam tu przełącza się na USD, także to nie jest żaden problem. Co jeszcze mamy tutaj? Equity, mamy margin i mamy margin level, co jest bardzo istotne, i mamy profit, jaki ma każde z naszych kont, no i w sumie, jaki generuje profit całe portfolio. Bardzo jest to fajne, ponieważ możemy w ten sposób podglądać nasze portfolio, jakby bez logowania się na serwer, albo nie musimy zakładać e, rachunków e, na takich portalach jak FX Blue, albo Book, ponieważ tak naprawdę mamy tutaj wszystko. Tak samo to, co tutaj widzimy w tym oknie, to jest, to są, mamy tutaj wszystkie ordery, ale co ciekawe, mamy również historię. Zobaczcie, że mamy historię, jakby z tych wszystkich naszych rachunków razem wziętych i tą historię możemy sobie tutaj zapisać, i z tej historii potem możemy sobie wygenerować krzywą kapitału, co nas też w jakiś sposób uniezależnia od właśnie takich portali jak FXBlue. Co jeszcze? Czy są tutaj jeszcze jakieś korzyści z tego? No w zasadzie nie ma tutaj więcej innych korzyści. Jeżeli ktoś chce na przykład otwierać rachunki za pomocą właśnie tego terminalu, też może to zrobić. Jest tutaj taka opcja otwierania rachunków. Ja, te, ja z tego nie korzystam, natomiast zacząłem korzystać właśnie z tego podglądu na mój kont i, i to mi daje jakby taki komfort, ponieważ nie muszę się logować na mój serwer. No i w zasadzie, w zasadzie to wszystko, tutaj nie ma żadnej filozofii, mamy tutaj newsy, mamy alerty, mamy journal, tak, czyli takie podstawowe jakby e, te funkcje, które są też na platformie T4, natomiast tym czym się wyróżnia multiterminal, to tym, że możemy po prostu do jednej kupy podłączyć wiele kont, i, i to ma właśnie tą swoją zaletę. Jeżeli prowadzimy portfolio, to dzięki temu możemy to dzięki temu multi będziemy, będziemy mogli to sobie to portfolio e, podglądać. To w zasadzie byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Cześć.